Podlaski Fundusz Rozwoju. Jesteśmy po to, byś ty mógł realizować swoje marzenia, tworzyć nowe miejsca pracy, inwestować, rozwijać się i prowadzić dochodowe przedsiębiorstwo. Podlaski Fundusz Rozwoju to marka sama w sobie. Przekonaj się o tym osobiście. www.pfr.org.pl. Podlaski Fundusz Rozwoju. Zawsze do twojej dyspozycji. Na wysokości budynku mieszczącego trzecie LO powstanie kolejne aktywne przejście dla pieszych. Miasto właśnie ogłosiło przetarg na tę inwestycję. Ma ona poprawić bezpieczeństwo zarówno pieszych, jak i rowerzystów przemieszczających się z jednego skraju jezdni na drugi. Przy przejściu staną słupy oświetleniowe, a umieszczone na nich źródła światła będą, według zamierzeń ratusza, uruchamiane dzięki pracy detektorów ruchu. Gdy w określonej strefie zanotowany zostanie ruch, lampy włączą się, oświetlając drogę pieszym i zwracając uwagę kierowcy, który zauważy zmianę natężenia oświetlenia. Miasto przewiduje, że wszystkie nakłady na zaplanowanie i wykonanie takiego rozwiązania zamkną się w kwocie 90 tysięcy złotych. Na oferty magistrat czeka do 20 listopada.